бачити вас в цій чудовій залі і вдячні організаторам цього заходу за можливість висловити щиру подяку польському братньому народу від імені усієї України. Сьогодні наша команда, яка складається з дітей зі сходу України, місто Бахмут, Кривий Ріг та Слов'янськ, дітей Чернігівщини, місто Бахмуч, та дітей зі столиці України, міста Київ, хочуть представити вам концертну програму. В ній ви почуєте твори видатних європейських композиторів, авторів світового рівня та познайомитесь із традицією української музики. Наші діти є лауреатами різних міжнародних конкурсів. А сьогодні хочуть подарувати те найцінніше, що в них є – свою творчість. Panie i panowie, cieszymy się ogromnie, że możemy gościć w tej wspaniałej sali. Jesteśmy wdzięczni organizatorom tego wydarzenia za możliwość podziękowania Bratowskiemu Narodowi Polskiemu w imieniu całej Ukrainy. Dziś nasz zespół, w skład którego wchodzą dzieci ze wschodniej Ukrainy, jak miasta Bachmut, Krzywy Róg i Słowiańsk, dzieci z powodu Czerniechowskiego, miasta Bychmut oraz dzieci ze stolicy Ukrainy, czyli miasta Kijów. Pragniemy przedstawić Państwu program koncertu. Usłyszycie w dzisiejszym dniu wybitnych kompozytorów europejskich, światowej klasy, autorów oraz zapoznacie się z tradycją muzyki ukraińskiej. Nasze dzieci są laureatami międzynarodowych konkursów, a dziś chcemy zaprezentować to, co mają najcenniejsze, swoją kreatywność. Zapraszamy. Thank you.
дякуємо. На цьому наш концерт завершується. Хочемо подякувати організаторам цього прекрасного концерту, пані Івоні Романяк. Wspaniałej pani Olenie, dla wszystkich wystąpiących przed nami. Serdeczne podziękowania też dla uzdrowiska Krynica Żywiecków, dla Centrum Kultury Krynica Zdrowia, dla burmistrza Krynicy Zdrowia, wszystkich, którzy się przyczynili, że dzieci przyjechały do Polski, bo już niedługo wyjadą, będzie się pobyt dzieci, bo dwa tygodnie były w Polsce, i wszystkim, którzy otoczyli je opieką. Serdecznie dziękuję wspaniałej kierowniczce zespołu za wspaniałe przygotowanie dzieci i naszym wspaniałym wykonawcom. Drodzy Państwo, gromkie brawa. Dziękuję.